Moduł kadrowy Wynagrodzenia W materiale tym dowiesz się, jak dodawać, edytować i zatwierdzać wynagrodzenia oraz jak dodawać wypłaty do istniejących wynagrodzeń. Najpierw klikamy przycisk kadry w lewym menu. Następnie na górze strony klikamy przycisk Dodaj wynagrodzenie. Dodawanie wynagrodzenia sprowadza się do kilku prostych czynności. Najpierw wybieramy pracownika, dla którego dodać chcemy wynagrodzenie. Następnie wybieramy okres, za który dodać chcemy wynagrodzenie. Ostatnim krokiem jest wprowadzenie elementów wynagrodzenia. W przykładzie będzie to umowa o pracę oraz akt powołania. W tym celu wybieramy najpierw formę zatrudnienia z listy. Następnie wprowadzamy informację, czy praca będzie w miejscu zamieszkania pracownika. Dalej wprowadzamy kwotę wynagrodzenia brutto. Jeśli wszystko się zgadza, możemy zapisać wynagrodzenie. Możemy również dodawać kolejne elementy wynagrodzenia. W przykładzie kolejnym elementem jest wypłata zaktupowołania. powołania. Po wprowadzeniu wszystkich danych klikamy przycisk Zapisz. Następnie klikamy przycisk Wynagrodzenia oraz wybieramy okres, który nas interesuje. Na liście powinno się ukazać zapisane wynagrodzenie. Teraz, aby podejrzeć informacje o wynagrodzeniu, klikamy przycisk Podgląd. Na górze strony prezentowane są informacje podsumowujące. Można również podejrzeć szczegółowe informacje o wynagrodzeniu. Informacje te dotyczą danych pitowskich oraz danych zusowskich. Zatwierdzanie wynagrodzenia. Najpierw należy kliknąć przycisk Podgląd przy wynagrodzeniu, który chcemy zatwierdzić. Następnie należy upewnić się, że wszystkie wprowadzone dane są prawidłowe. Aby zatwierdzić wynagrodzenie klikamy na dole strony przycisk Zatwierdź. Po zatwierdzeniu wynagrodzenie zmieni stan na Do zapłaty. Utraci również możliwość jego dalszej edycji. Na liście wynagrodzeń zmieni się również sposób prezentacji wynagrodzenia. Dodawanie płatności do wynagrodzenia Najpierw klikamy przycisk Podgląd przy wynagrodzeniu, następnie uzupełniamy sekcję Płatności i Rozliczenia. Dane, które należy wprowadzić, to termin płatności oraz formę płatności wynagrodzenia. Kwota płatności jest automatyczna i wynosi wynagrodzenie netto. Aby zaksięgować płatność wynagrodzenia, klikamy na dole strony przycisk Zapłać. Stan wynagrodzenia zmieni się na rozliczono. Na liście wynagrodzeń płatność zostanie również uwzględniona